Hallo zusammen, liebe Leute. Moin Schokohasen. Heute ist Montag. Wieder Montag, der 2. August. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke für das Einschalten und wir legen direkt los. Tschech vam všetky, v ten poniedeľok. I co lecimy s tými vedomosťami? So, zuerst Einreisekontrolle. Na początek kontrole dotyczące wjazdu do Niemiec. Seit diesem Sonntag gilt eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland, die nicht geimpft oder genesen sind. Stichprobenartig wurde das heute an der deutsch-polnischen Grenze in Guben kontrolliert, berichtet RBB Online. Portal RBB Online pisze o wyrywkowych kontrolach, które odbyły się dzisiaj na granicy w Gubinie, oczywiście ze względu na to, że trzeba mieć teraz ten test. Albo zaświadczenie, dokument potwierdzający szczepionkę, albo też to, że jesteśmy ozdrowieńcami. Ten sam temat też tutaj podnosi Tagesspiegel. Berliner Bundespolizei kontrolliert neue Corona-Regeln an der Grenze zu Polen. Czyli dokładnie to samo, ale teraz uwaga, Tagesspiegel idzie dalej. Tagesspiegel wyjaśnia, co się stanie, jeżeli nie mamy żadnego z tych dokumentów, a zostaniemy skontrolowani. Wer keinen negativen Test oder einen Impfpass vorweisen könne, werde an die Gesundheitsbehörden der Länder gemeldet, festgenommen werde niemand. Czyli tutaj przedstawiciel policji mówi, że kto nie może się wykazać żadnym z tych wymaganych dokumentów, jego dane będą przekazane po prostu dalej do urzędów zdrowia w poszczególnych krajach związkowych, czyli tam skąd pochodzimy, dokąd jedziemy. Nikt nie będzie aresztowany, tak tutaj jest napisane. Und dann Tagesspiegel noch weiter. Die Gewerkschaft der Bundespolizei hat sich bereits kritisch geäußert, da es zu wenig Personal gäbe. No i oczywiście Tagesspiegel jeszcze pisze o starym problemie policji, czyli o tym, że brakuje po prostu personelu i policja, jak wiecie, dosyć sceptycznie, może nie sceptycznie, sorry, to złe słowo, ale niechętnie zajmuje się tymi sprawami około covidowymi. To już dużo razy się pojawiało w naszych wiadomościach. Gut, dann weiter geht's. Große Koalition, keine kostenlosen Schnelltests mehr für Ungeimpfte ab September. Czyli tutaj, also das berichtet Bild-Zeitung. Jak donosi Bild, od września nie będzie w Niemczech bezpłatnych testów dla ludzi niezaszczepionych. In den vergangenen 4 Monaten hat der Staat 3,4 Milliarden Euro für die Bürgertests ausgegeben. Noch mehr für die Betrüger bestimmt. Es sei keine Impfpflicht durch die Hintertür, sondern eine Frage der Gerechtigkeit, heißt es aus der CDU. No i słuchajcie, w ubiegłych miesiącach rząd niemiecki wydał 3,4 miliarda euro na same testy, już nie mówię o tych pieniądzach wydanych na te wszystkie oszustwa i tak dalej. No i tutaj CDU, z partii CDU są głosy, że to nie jest wprowadzanie obowiązku testowania tylnymi drzwiami, kuchennymi drzwiami, jak to się mówi, tylko to jest sprawa dotycząca po prostu sprawiedliwości, że tak będzie sprawiedliwie. Także jestem ciekawy, znowuż kolejny temat, który będzie nas dzielił wszystkich, będziemy na siebie, nie wiem, spoglądać różnie, dziwnie, jak wiecie, jak to jest. Impfungen für alle ab 12 Jahren, das sind die Pläne des Gesundheitsministers. I dalej jeszcze musimy pozostać przy temacie szczepionek. Jens Spahn will mit seinen Länderkollegen ab Montag beschließen, allen Jugendlichen Corona-Impfungen anzubieten. Die STIKO will abwarten und kritisiert den Druck aus der Politik. Kolejne bardzo będzie takie mocno dyskutowane posunięcie, ponieważ Jens Spahn, minister zdrowia, wraz ze swoimi kolegami z poszczególnych krajów związkowych chcą wprowadzić szczepionki dla dzieci od 12 roku życia. I teraz uwaga, dzisiaj będą o tym rozmawiać. Natomiast komisja do spraw szczepionek w Niemczech chce jeszcze odczekać. Oni są przeciwko temu, żeby to już teraz zrobić i krytykują właśnie tą całą presję wywieraną teraz przez polityków. Także będzie kolejny temat. Gut, Leute. No co, Bild berichtet. Dalej musimy pozostać jeszcze trochę przy tym temacie, ponieważ tak zawsze jest po weekendzie, bo w weekend zawsze się dużo dzieje, jeżeli chodzi o, nie wiem, zgromadzenia, demonstracje na przykład i tak dalej, dlatego później te wszystkie wiadomości spływają i w poniedziałek są opisywane w prasie. Stadt verbietet Querdenker-Demos, aber andere nicht. Diese Willkür ist gefährlich, schreibt Bild-Zeitung. Gazeta Bild pisze o tym, że w weekend miały się odbyć demonstracje właśnie przeciwko covidowi i tak dalej. I one zostały zabronione, natomiast inne demonstracje, tutaj oni się powołują na przykład na Freina Woche der Christopher Street Day, czyli przed tygodniem Christopher Street Day, demonstracja, która się odbyła, 60 tysięcy ludzi. Tamte demonstracje nie były zabronione. No i to się po prostu wielu ludziom nie podoba. Demonstracje, te Querdenker-Demos, die haben trotzdem stattgefunden. Ein 49-Jähriger ist gestorben bei einer
Polizeikontrolle, heißt es hier. Weitere Aufzüge am Montag wurden untersagt. Kolejne tutaj było też tak, że te demonstracje się odbyły i 49-letni mężczyzna zmarł podczas kontroli policyjnej. No i dalsze demonstracje zostały odwołane. Demonstracje, które miały się odbyć też w poniedziałek. Także no widzicie, dzieje się. Szkoda tylko, że to po prostu tak wszystkich dzieli, nie? Piszcie, komentujcie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wir gucken weiter. O, jetzt sind wir in Polen. Teraz patrzymy w kierunku Polski. Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, macht eine Auslandsreise nach Polen. Er erinnert dort an ein besonders düsteres Kapitel der deutschen Geschichte und er bedankt sich für Hilfe aus dem Nachbarland. Czyli Armin Laschet, kandydat na kanclerza, następca, taki oni by życzyli sobie tego, żeby był to następca pani Merkel, tak? Udał się do Polski ze względu oczywiście po pierwsze na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, dlatego tutaj gazety piszą o tym Düsteres Kapitel, czyli tym ciemnym rozdziale historii niemieckiej, ale jednocześnie też podziękował Polsce za pomoc okazaną powodzianom właśnie w jego kraju związkowym. No, to by było na tyle. Zobaczymy. To jest oczywiście część też takiej kampanii wyborczej, no inaczej tego nie można nazwać. Jak widać, pan Laschet już jest namaszczony przez obecną kanclerz i zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Gut, Ferienende. Boah, Kinder weinen, Eltern freuen sich, nie? Kończą się ferie. Wiecie, jak zwykle dzieci płaczą, rodzice cieszą się. Und die Infektionszahlen steigen wie erste Bundesländer den Schulstart trotz Pandemii meistern wollen. Tagesspiegel berichtet. Tagesspiegel pisze o tym, jak pierwsze teraz kraje związkowe poradzą sobie, czy chcą sobie poradzić właśnie z rozpoczęciem szkoły przy tych rosnących liczbach zakażeń. Oczywiście wir haben jetzt heute geht's los in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, am Donnerstag geht's los in Hamburg und der Unterricht in allen diesen drei Bundesländern soll in Präsenz stattfinden. Czyli mamy te trzy kraje związkowe, Mecklenburgia, Schleswig-Holstein i Hamburg. W tym tygodniu zaczynają wszystkie, no i tam ma być normalnie, się mają zajęcia odbywać w klasach. Ciekawe. Ja mam nadzieję jako rodzic też, że te zajęcia będą się rzeczywiście normalnie odbywały. Oczywiście w Hamburgu będzie tak, że będą nadal maski niestety i nadal będzie obowiązek testowania się dla dzieciaków, tak? Piszcie, jak to u was wygląda i tak dalej. Gut, jetzt geht's weiter. Europas Tourismuswirtschaft schaufelt sich selbst ihr Grab. Laxe Corona-Regeln in Urlaubsländern, schreibt Spiegel. Czy Spiegel pisze o tym, że europejska turystyka sama kopie sobie grób. Chodzi o to, że po prostu kraje turystyczne tak z przymrużeniem oka, laks, nie, podchodzą do tych reguł koronawirusowych. Stąd też między innymi właśnie te zaostrzone reguły wjazdu na przykład do Niemiec. No zobaczymy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że tym razem nie dojdzie do takiego, wiecie, mega lockdownu i nie będzie wszystko pozamykane. Zweifel an den Kontrollen der Behörden, Explosion in Leverkusen, schreibt auch hier Spiegel. Spiegel pisze też o tym, o eksplozji w Leverkusen i o tym, że teraz pojawiają się tutaj doniesienia, że te wszystkie tam na miejscu znajdujące się urzędy nie kontrolowały po prostu tych firm i między innymi dlatego doszło też do tego wybuchu. Frankfurter Allgemeine Zeitung Kreis Ahrweiler wurde präzise vor Flut gewarnt. Trotzdem wurde erst um 23 Uhr der Katastrophenfall ausgerufen und evakuiert. Frankfurter Allgemeine Zeitung zajmuje się cały czas też powodzią, obszarami dotkniętymi powodzi. Cały czas piszą o tym, dlaczego tak późno były ostrzeżenia, były syreny i zaczęła się ewakuacja, czyli cały czas dochodzą, gdzie ta komunikacja tam po prostu zawiodła. Okay, und jetzt geht's weiter. Ein paar Nachrichten. Opel will seine Mitarbeiter loswerden, berichtet Wirtschaftswoche. Wirtschaftswoche pisze o tym, że Opel chce się pozbyć swoich pracowników. My niedawno mówiliśmy o tym, że podczas urlopu po prostu sprzedają tam jakieś maszyny i tak dalej. Także dzieje się w Oplu. Oczywiście niedobrze się dzieje. Dann IFO-Umfrage. 2/3 der Industriebetriebe klagen über mangelnden Materialnachschub, czyli 2/3 firm przemysłowych narzeka na to, że po prostu nie mają półproduktów, nie mają z czego produkować, chociaż wiele tych firm ma rzeczywiście, jak to się mówi, volle Auftragsbücher, jak to się mówi, że mają pełne książki zamówień, ale nie mogą produkować.
Da sehr interessant. Vonovia legt neues Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen vor. Czyli Vonovia nie rezygnuje z przejęcia firmy Deutsche Wohnen i teraz zrobili nową ofertę. Der DAX-Konzern will den Aktionären nun ein neues Angebot vorlegen. I dla akcjonariuszy ma być przygotowana teraz nowa oferta, bo tamte stare przejęcie nie udało się ze względu na to, że po prostu akcjonariusze nie chcieli odsprzedać swojej akcji. Tak? Także ciekawie, zobaczymy jak to się potoczy. Sterbende Innenstädte, Rossmann-Chef fordert Sondersteuer für Online-Einkäufe. Temat wymierających centrów miast. I tutaj szef firmy Rossmann, znacie Rossmanna w Niemczech, żąda tego, aby stworzono specjalny podatek od zakupów online. Er will steuern auf versandte Pakete, czyli ma być taki podatek od wysyłanych paczek i z tego podatku od wysyłanych paczek miałyby być ratowane właśnie centra miast, tam infrastruktura utrzymywana i tak dalej. No co, i to dla nas klientów końcowych znowu oznaczałoby to, że te całe online dienste, czyli oferty, które mamy online i ten cały serwis online stałby się droższy, ale nie jest wykluczone, że to rzeczywiście zostanie wprowadzone, ponieważ już przez dłuższy czas słychać o tym wszystkim. So, das war's auch für heute, liebe Leute. To by było na tyle, moi mili. Ich wünsche euch selbstverständlich einen schönen und ruhigen Montag. Genießt die Zeit. Viele liebe Grüße. Tschüss.